Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Film ten dedykuje wszystkim, którzy kochają Boga Jehowę i chcą przeżyć wielki ucisk, który wkrótce się rozpocznie. Henryk Dornik. Bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Doprawdy, gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało, ale ze względu na wybranych, owe dni zostaną skrócone. Wspomnienia. Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy stanowili szczególną grupę ofiar nazizmu z tego względu, że cierpieli za to, czego nie chcieli zrobić. Nie chcieli mówić Heil Hitler, nie chcieli wstępować do partii narodowo-socjalistycznej, nie chcieli uczestniczyć w wyborach, nie chcieli prowadzić jakichkolwiek kampanii zbrojnych czy wstępować do wojska. Niektórzy z nich nawet odmawiali robienia czegokolwiek, co miałoby związek z wojskiem. Stanowią zatem szczególną grupę ofiar, ponieważ nie chcieli popierać narodowego socjalizmu. Wytrwałem dzięki miłości Bożej. Henryk Dornik. Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Moim pragnieniem jest utrwalić to wyznanie prawdy odgrzebane z dawnych popiołów historii, aby choć w pewnej mierze mogło przyczynić się do lepszego zrozumienia postawy świadków Jehowy, którzy byli gotowi zapłacić najwyższą cenę swego życia i okazać miłość do Boga oraz do bliźnich. Myśl tę zawarłem w swym wierszu pod tytułem Niech nie zamilknie słabnący nasz głos. Nasz słabnący głos z przeszłości nie o pomstę jest wołaniem. W Bożej miłości znosiliśmy udręki, Bogu posłuszni z umiłowaniem. Przez wrogów Jehowy poniżeni i hańbieni, jak pomiot prawie już unicestwieni, z wiarą zgadzaliśmy się na śmierć i cierpienia, fioletowym trójkątem zostaliśmy wyróżnieni. Milknący nasz głos z tych dni okrutnych niech nie zamilknie i nie idzie w zapomnienie, niech się rozlega nadal z mocą jeszcze, by zapomnienie nie zrodziło ich powtórzenie. Wytrwałem dzięki miłości Bożej. No właśnie, bo żyję dzięki miłości Bożej, prawda? Bo tyle było tych różnych, słuchaj, ataków i przeszkód ze strony szatana, że to było niemożliwe przeżyć. Mariusz, nie było możliwe. I tylko dzięki miłości Bożej wytrwałem. Profesor chciał tutaj do książki się wpisać ze swoim wstępem.
przed mową. Ja się nie zgodziłem. Wiesz dlaczego? Bo jak z Tomaszewskim Antonim odwiedziliśmy go w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jak pokazałem mu maszynopis mojej biografii, ręce mu opadły. Mówi, wytrwałem dzięki miłości Bożej. Mówi, nie do przełknięcia. Ja mówię, on mówi, nie może być taki tytuł. Ja mówię, panie profesorze, to jest moja książka. I ja żyję dzięki miłości Bożej. On mówi, panie, Bóg, dzisiaj Bóg, to słowo na tytule książki, to jest nie do przyjęcia. Ja mówię, dla pana tak, ale dla mnie tylko Bóg. Ja bym tu jeszcze musiał napisać, wytrwałem dzięki miłości Jehowy. Część pierwsza. Jak poznałem prawdziwego Boga Jehowy? Tutaj na początku, kiedy otwieramy twoją książkę, wymieniłeś kilka cytatów, bracie tak. Henryku. Pierwszy z Księgi Kaznodziei. Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Drugi z Listu do Rzymian. Albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani rządy, ani mocy, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić tak. od miłości Bożej. Bo to się łączy, nie? O ile z Bogiem się zaprzyjaźnimy i z Nim umowę zawrzemy, to nic nas nie będzie mogło od tej miłości oderwać. Nie ma przeszkód, nie ma problemów, których Bóg by nie mógł nam pomóc pokonać. Prawda? Dlatego kolejny fragment cytuję z Listu do Koryntian, że aby moc wykraczająca tak. poza to, co normalne, była Boża, a nie z nas sam. Bo trwaliśmy nie dzięki naszej sile, prawda? Nie dzięki naszej sile, bo to było niemożliwe. Ludzie ginęli masowo, miliony ludzi ginęły, ale Jehowa dawał siły swojemu ludowi, który trwał. Z uwagą przeczytałem całą tą książkę, twoją autobiografię i zwróciłem też uwagę na to, jak wspominasz te momenty, kiedy była widoczna w tych trudnych warunkach miłość braci, którą okazali tobie, bracie Henryku, no, bezpośrednio. Żyję dzięki bratu Ulrichowi, tak, wspominasz o tym. Który mnie odkopał, bo ja już właściwie to nie żyłem, nie byłem przytomny. Może jeszcze sekundy czy minuty, gdybym jeszcze pod tą ziemią, pod tymi zwałami, to były olbrzymie zwały betonu, słuchajcie, płyty takie olbrzymie betonu, bloki były takie poprzestawiane i ziemią byłem przysypany. Ale ponieważ on leżał za moimi plecami i on nie został objęty, wiesz, tym lejem, prawda? Który poszedł do góry. I on wiedział, że ja muszę tu być. Jaką wielką miłość mi okazał. Przecież on był w niebezpieczeństwie, bo samoloty krążyły i zrzucały bomby, ciemno, ognia pełno, było dymu i tak dalej. A on się zajął mną. Można to pojąć? Dlatego ty masz bezpośrednie doświadczenie tej miłości okazanej przez braci. A Jezus powiedział, i tutaj cytujesz, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość. To jest ta kwintesencja, prawda, w ogóle tej drogi prawdy, nie? Piękne fragmenty wybrałeś. Ostatni z psalmu. Choć już okryci siwizną, nadal będą pełni wigoru i rzeźcy. I patrząc na przedmowę... No i te słowa, które ja też ująłem, prawda? Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas, pozostało nas już tak niewielu. Dlatego zapytujesz mnie. Tak. Niektóre te wydarzenia przypomnieć i o tym porozmawiać, bo wydarzenia, tak jak powiedziałeś, bracie Henryku, 5 lat temu, jak spotkaliśmy się, Telewizja Miejska Opole była obecna w momencie wydania książki Więzieni za wiarę. Tak. I wtedy powiedziałeś, że dobrze, że ta książka powstała, bo tych wydarzeń nie można zapomnieć. Nie wolno. Nie wolno zapomnieć, prawda? Bo to są dowody prawdziwej wiary, nie? Prawdziwej wiary, której korzenie są właśnie w miłości Bożej.
Byłem w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen i Buchenwald, a mój ojciec był w Oświęcimiu i potem w Mauthausen, też jako świadek Jehowy. Takie wystawy, takie spotkania, prezentacje są bardzo, bardzo ważne. Również dla nas, jak również dla tych, którzy nie znają tej historii, bo dają świadectwo o udrękach, które znosili świadkowie Jehowy, Żydzi, prawda, i inni ludzie. No i stanowią taki żywy dowód, do czego doprowadziła ideologia nienawiści i nietolerancji. Bo to była taka ideologia nienawiści, w imię której miliony ludzi skazano na cierpienia i śmierć tylko dlatego, że byli innej narodowości czy innej religii. Nie można zapomnieć o tym, prawda, co uczyniono w tym wieku cywilizacji. Redaktor Aleksandra Boczek, która tą przedmowę napisała, mówi tak. Dlatego w niniejszej autobiografii często cytowane są wersety z Pisma Świętego, występują nawiązania do muzyki śpiewu, a wspomnienia konfrontowane są z teraźniejszością. Wszystko to pomaga nam lepiej zrozumieć świat uczuć autora, nierozerwalnie związany z boleścią, rzeczywistością dyktatury hitlerowskiej. Tak. I twoje uczucia, twoje przeżycia ta książka pięknie oddaje. Wspomnienia. Siegfried Adach, mój wielki przyjaciel. Wspominasz tutaj w słowach twoich jako autora o dwóch nazwiskach, o przyjaciołach, którzy odegrali dużą rolę w twoim życiu. Siegfried Adach i Janusz Scheider. Czy... Tak, bo oni mnie zachęcali stale, napisz. Jak długo się znaliście z bratem Adachem? Jak go wspominasz? Z bratem Adachem, słuchaj, znaliśmy się już dawno, bo on tu jako nadzorca obwodu przyszedł w latach 50. Tutaj na ten teren. To był jego, Mikołów był jego pierwszym obwodem. I wprowadzał go do obwodu mój przyjaciel Jan Lorek. I to brat Siegfried zawsze pamiętał. Byliśmy na otwarciu sali Królestwa w Mikołowie razem z Siegfriedem Adachem. Jak go pamiętasz? Jaki obraz po nim został? To był, wiesz, to wspaniały brat, pełen tkliwych uczuć, miłości. Naprawdę wspaniały, dojrzały, pełen mądrości, brat. I byliśmy przyjaciółmi, wiesz, tutaj dlatego to tutaj ująłem też. No właśnie. Ująłem nasze takie... Czyli byliście bardzo związani ze sobą. Byliśmy bardzo związani. Trzeba powiedzieć, że byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. W Betel byliśmy... I on to czuł tak samo i ja. Czyli rozumiem, że to będzie piękne spotkanie po zmartwychwstaniu. Jak zachorował Adach, był taki moment, kiedy się przeziębił, a on miał tylko jedno płuco. Jak w terenie był, to zachorował i tutaj w Zabrzu, w Biskupicach, tam jest taki, zdaje się, oddział ten płucny w Biskupicach. Tam operowali to płuco. No więc on miał problemy i zachorował właśnie i dzwoni wieczorem do mnie, a ja leżałem też chory w łóżku i on wiedział, że ja jestem chory. I dzwoni do mnie Siegfried Adach i mówi, kochany, jak ty się czujesz? A ja słyszę głos, jak gdyby spoza grobu, wiesz? Taki ochrypły. Czułem, ja mówię, że ja z medycyną też dużo miałem wspólnego. Insuficiencja, stenosis, valvule mitralis, dekompensatio circulatoria cordis. I jak mówił do mnie, ja mówię, Zenku, ty martwisz się o mnie, a ja czuję i słyszę, że ty jesteś bardzo chory. I on wtedy mówi, to co sądzisz, będzie pogrzeb? Tak powiedział. No i rzeczywiście, za dwa dni zmarł. To były nasze ostatnie spotkanie przez telefon. Wielki przyjaciel, wielki przyjaciel.
swojej rodzinie dedykujesz tą książkę, rodzicom, tak, i moim bliskim, mojej córeczce Halinie, jej mężowi Tadeuszowi, moim wnukom Tomkowi, Maćkowi, Agacie, moim siostrom Róży i Edycie, mojemu bratu Bernardowi. Tak. A więc... Brat Bernard to ten, którego dziadkowiak już nie mógł, powiedział, że nie ma już szans przeżyć. A jednak przeżył. Miał już dwa z czymś... No to wspominał o tym tak, profesor tak. Dziadkowiak. To tam jest, 2,8 tylko nie wspomina, nie mówi o nazwisku. A jak to jest twój brat? Mój brat. Bernard Dornik. Tak. Ale to wtedy mówił, wtedy Dziadkowiak przyszedł do mojego brata i powiedział, ten wasz Bóg Jehowa jest niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy? Niesprawiedliwy. Dlaczego? Bo was to z grobu wyciąga, mówi. On o tym wspominał też w wywiadzie, że... On tak powiedział, bo was to z grobu wyciąga. Bo on uważał, że już nie ma nadziei. Dostrzegał faktycznie to działanie. On napraszał się, żeby go operować, ale jak to operować chorego bez krwi, który ma uszkodzoną wątrobę i żółtaczkę? To jest prawie że niemożliwe. No ale zaryzykowaliśmy, oczywiście z pomocą i z przygotowaniem przez pana Stawskiego erytropoetyną. I temu choremu wymieniłem dwie zastawki, mitralną i aortalną na sztuczne. Przeszedł przez operację całkiem nieźle, ale leżąc na łóżku, to już starszy pan, jego układ krwiotwórczy, który odnawia krew, no, u starszego człowieka jest zawsze troszeczkę osłabiony, wszystko się odbywa wolniej, także on po tej operacji szybciej tracił hemoglobinę, niż ją mógł odbudować. I myśmy obserwowali go z przerażeniem, kiedy hemoglobina mu spadała każdego dnia o jakiś tam odsetek i nikt w to nie chciał uwierzyć, że pacjent doszedł do 3 gramów hemoglobiny. Z tym już się nie żyje. On rzeczywiście leżał i ja do niego przemawiałem, zwyczajnie, jak lekarz, jak człowiek. Mówię, proszę pana, jedna butelka krwi pana uratuje, a pan umrze, ponieważ pan już jest blady jak papier. Nie pozwolił. Nie mógł ręki do góry podnieść, karmiono go, ponieważ nie miał siły się sam nakarmić. I nastąpił po jakimś czasie dramatyczny zwrot. Hemoglobina z 3 zaczęła rosnąć, 3,5, 4 i ten człowiek wyszedł znakomicie z hemoglobiną 10. Oczywiście dostawał jeszcze erytropoetynę i inne preparaty krwiotwórcze, ale to był taki spektakularny przykład. Co to natura może uczynić w sytuacjach krytycznych? Wspomnienia. Moja kochana rodzina. Cofnijmy się do początku, jeżeli chodzi o twoją rodzinę, o tatę, mamę. Czy oni od urodzenia byli świadkami Jehowy? Nie, mój ojciec poznał prawdę w 1936 roku. W 1937 roku razem byliśmy na pamiątce, wiosną 1937 roku, a mama moja w dalszym ciągu była taką gorliwą, można powiedzieć fanatyczną katoliczką. Pamiętasz ten moment, kiedy tato wraca do domu z Biblią? Naturalnie. Pierwszy raz? No więc dzieci przyniosłem Pismo Święte, nie? Wspaniałą księgę. Pierwszy raz zobaczyłeś wtedy? Pierwszy raz, bo ja myślałem, że Pismo Święte a Biblia to są dwie różne księgi. Mm-hmm. Tak to rozumiałem, nie? Wtedy. Ja pierwszy wyciągnąłem ręce po tą księgę i ojciec mi oddał. Mm-hmm. Był troszeczkę humor miał za dobry wtedy. Bo to był taki zwyczaj wtedy, studiowanie Biblii przy dobrej herbacie. Ile lat miałeś wtedy? No to był rok 1936, to miałem 9 lat, bo ja dopiero w grudniu 1936 roku skończyłem 10 lat. Mhm. Ale to było wcześniej, prawda? I potem tato twój zaczął studiować Biblię, robił postępy. I bardzo. Pamiętasz tą sytuację, która była takim przełomem jego życia, kiedy była ta rozmowa z księdzem? No właśnie, ksiądz powiedział, że zostanie... to była wiosna 1937 roku, była kolęda, tak. Taki zwyczajny. No i wtedy ksiądz już wiedział, już miał opinię, że mój ojciec jest świadkiem Jehowy.
I dlatego przyszedł go straszyć, że może przez to utracić pracę. To wiesz, paradoksalne i sensacyjne, nie? Górnik, ciężko pracujący, i on straszy ojca, że może stracić pracę. I wtedy twój tato powiedział do mamy, do was, ciekawe słowo.